się dzieje w Suwałkach, że od kilku lat na ścianach budynków pojawiają się i osoby, i postacie, i różne wydarzenia poświęcone i osobom, i naszej historii. I w tym roku, wiedząc, że będziemy obchodzili setną rocznicę odzyskania przez Suwałki niepodległości, postanowiliśmy ogłosić konkurs artystyczny na takie dzieło plastyczne, malarskie, które by nawiązywało do kart naszej jakże bolesnej historii, nawiązywało również do osób, dzięki którym możemy dzisiaj cieszyć się niepodległością. I takie dzieło poprzez konkurs artystyczny na tym budynku należącym do parafii ewangelicko-augsburskim zostało stworzone przez autora tego projektu, który również wykonał pracę tutaj na tej ścianie, Piotra Topczyłko, i dziękujemy bardzo serdecznie za pomysł, za to, że ten mural przedstawia najważniejsze fragmenty karty naszej historii. Oczywiście dzieło, jak zwykle, musiało być poddane ocenie historyków naszych. Lekka korekta nastąpiła, mianowicie pojawił się w prawym górnym rogu Walery Roman, a pierwotnie według autora miał pojawić się tutaj marszałek Ferdynand Foch, ten, który narysował linię demarkacyjną, linię rozgraniczającą Polskę i Litwę. Ale Walery Roman, wybitna postać, jakże zasłużona dla niepodległości Suwałk.